Nie lejcie wody, dajcie pieniądze, mówią pracownicy gospodarki wodnej z całej Polski. Naprawdę mało zarabiamy. Nie wystarcza na życie? Wystarczy, ja mam dwoje dzieci, ale na minimum po prostu. Były syreny, gwizdy i okrzyki. Na razie tyle i aż tyle. W ten sposób pracownicy zarządów regionalnych gospodarki wodnej ze Szczecina, Gdańska, Krakowa i wielu innych miast domagają się realizacji zawartego z rządem porozumienia. A ten krzyk to krzyk rozpaczy o godne życie. Jeżeli ktokolwiek podpisuje jakiekolwiek porozumienie, to uczciwie trzeba sprawę stawiać. W maju 2016 roku związkowcy podpisali z ministrem środowiska porozumienie płacowe. Na jego mocy pracownicy od stycznia mieli dostać podwyżkę w wysokości 850 zł. Takich pieniędzy nie otrzymali. Teraz średnie ich zarobki sięgają nieco ponad 2000 zł. Oni są zdeterminowani. 10 lat czekają, żeby się zmieniły wynagrodzenia na korzyść. No niestety, siła nabywcza pieniądza zmalała. Oni też mają rodziny, też muszą za coś żyć. I ja się wcale nie dziwię, że są aż tak zdeterminowani. My protestujemy przede wszystkim, żebyśmy dostali pieniądze obiecane, które nam rząd obiecał. To znaczy, to nie są podwyżki, to są inflacja, która została nam zamrożona 10 lat temu. Jak mówią, jedyną nadzieją jest dla nich teraz premier Beata Szydło. Manifestanci przeszli pod Urząd Wojewódzki. Na ręce przedstawiciela wojewody złożyli list otwarty. Wystosowali w nim apel do szefowej rządu. Apelujemy do pani premier o pilną interwencję oraz oczekujemy zaproszenia do rozmów. Przecież my musimy się rozwijać, mamy swoje zainteresowania, mamy swoje hobby. To nie tylko, że starczyło na chleb z masłem, a niektórym i na to nie starcza. Zdaniem inżynierów polska gospodarka wodna jest w złej kondycji, nie tylko płacowej. Oprócz niskich zarobków problemami są także złe zarządzanie wodą i pogarszający się stan zbiorników. A przecież gromadzenie wody w większych ilościach jest niezbędne na wypadek suszy. Tego w Polsce na razie się nie robi. Wymaga to wieloletnich, zaznaczam wieloletnich starań, ażeby za 20-30 lat tej wody nie było mniej, a było więcej w naszej dyspozycji na wypadek pogłębiania się procesów suszy, procesów chyba nieuchronnych. W kraju funkcjonuje 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w których pracuje ponad 3000 osób. Jeśli apel do premier Beaty Szydło nie przyniesie efektu, pracownicy zapowiadają blokadę szlaków żeglownych. Prosimy rząd jeszcze raz. Wypłaćcie, spokój będzie i pracujemy dalej, nic się nie dzieje. Klaudia Nawrocka, Echo 24.